open rap. Mamy tajemniczego gościa z tyłu. Jakubę Henka. Mamy jeszcze przed sobą jakieś 5 godzin drogi do Olsztyna, tak? Do Olsztyna? Do Iławy, tak. I musimy zostawić Snickersa rodzicom Krystiana. Niestety. Zobaczymy, jak Snikuś to zniesie. Taką rozłąkę kilkudniową. Na razie sobie śpi słodko. Jest nieświadomy. Nieświadomy tego, co się zaraz stanie. Pawa. No, będę tak. No, to nie wywalę mi szyszek. Okupione były. Zatrzymaliśmy się na mały przystanek. Zostawiliśmy psa. Kuba jeszcze chciał na szybko zrobić placek. No. Co za placuszek? Ale taki właśnie. Placek zajebisty. I jedziemy do do Gdańska. Bo jesteśmy już spóźnieni co najmniej 5 godzin. Właśnie dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy już w Gdańsku. Chłopcy poszli po klucze do naszego mieszkania i będziemy jechać już na miejsce. Muszę się zastanowić, w co się w ogóle ubiorę na openera. Mam nadzieję, że nie będzie padało, chociaż chyba tam zapowiadają jakieś tam opady deszczu. Aby była spoko pogoda i było ciepło i nie mogę się doczekać jutra. Jesteśmy już w mieszkaniu i Krystyna jeszcze poszedł z Kubą po nasze rzeczy, a ja wam pokażę, jak to wygląda. Tak się wchodzi, mamy szafę, więc super, że jest z lustrem. Później wchodzimy dalej. I jest taka bardzo spoko łazienka. I idziemy dalej. Tutaj mamy takie lustro i tutaj jest jeden pokój. Zwykły, prosty, mały balkonik. I w ogóle, co jest super, to to, że tam jest morze, więc mamy dosłownie dwa kroki. Nawet pewnie słyszycie, jak szumi, bo ja słyszę. Także super, bo mamy strasznie blisko i pewnie się wybierzemy jeszcze dzisiaj. Tutaj mamy jeszcze jedną szafę. Tutaj jest jakieś pomieszczenie gospodarcze, w ogóle nie można tego otworzyć. A ja nie lubię takich pomieszczeń, bo zawsze w horrorach jest takie zamknięte pomieszczenie, a później w nocy ktoś wychodzi i wszystkich zabija, więc nie podoba mi się to. I tutaj jest już taki salon połączony z jadalnią i kuchnią. Tutaj mamy nawet telewizor, kuchnię i tutaj jest kolejny taki mały balkonik. Także super. Musimy jeszcze jechać na jakieś zakupy, żeby kupić sobie coś do jedzenia na dzisiaj, na jutro i właściwie na resztę dni, na śniadanie i na kolację. No i ja się zaczynam rozpakowywać. I powieszę sobie wszystko. Muszę sobie jeszcze wymyślić stylizację na opka. Jesteśmy nad morzem, w ogóle mamy dosłownie 5 kroków z mieszkania. Super. Ale strasznie zimno. A oczywiście Krystian się ze mną kłócił, że nie, będzie ciepło, idę w krótkich spodenkach i w t-shircie. Ale przede wszystkim w krótkich spodenkach i w t-shircie. No i wkrótce, bo przynajmniej poprosiłam cię, żebyś miał. Kuba, jak tam woda?